te dwie gry różni 13 lat. Czyli tu będą zaprezentowane dwie gry, między którymi od wyjścia jest 13 lat różnicy, czyli Batman Arkham City, wypuszczony w 2011 roku, porównany jest do Suicide Squadu, który wychodzi w tym roku, 2024. To jest ten Batman, nie? Sprzed tych 13 lat. To ja go kojarzę. Ja tam trochę w niego pograłem kiedyś, ale... Kurde, jak mrocznie wygląda to miasto. A to? No dobra, ale to chyba na low ktoś gra, nie? Specjalnie, żeby pokazać różnicę, czy nie. Ja pierdzielę, przecież ten Batman to jest dużo lepszy. Zobaczcie, co tu się dzieje. O kurwa, no przecież to... Ta woda jak się rusza śmiesznie. Ja pierdziele, przecież to wygląda nie... No niesamowicie. No i ten Batman to wam powiem, że tutaj miażdży. Przecież tu nie ma nic, to, ale tu nie ma żadnych efektów, tu nawet... No nic nie ma. Nie ma oświetlenia nawet. To co to jest tutaj w tle? To Fortnite'owo wygląda bardzo. No kurde, przecież to wygląda jakbym był w komiksie. Nie? Czujecie? Jakbym był tam w tym komiksie, tak świetnie to wygląda. Ja pierdolę. Nie no. Nie wiem, jakby, bo okej, bo ja powiem tak, Suicide Squad to jest gra, której w ogóle ja nie śledzę i jak wychodziła, to wiedziałem, że to będzie gra, w którą nie zagram. Bo po prostu ma superbohaterów, to są moje osobiste preferencje, ja jakoś nie oglądam, nie czytam komiksów o superbohaterach, więc po prostu tego nie, a i nie hejtuję tego, po prostu mnie to nie interesuje. Natomiast no, grę to już mogę ocenić wizualnie, no wygląda, sami widzicie jak wygląda. Co tu? Co to było? Czekaj, co to było? Co to był za efekt? Co tu się dzieje? Czekaj, co się tu wydarzyło właśnie? Moment. Padła do wody? Wyciągnęło ją z wody. Ej! Albo mnie trolujecie i to jest po prostu jakieś, to jest GTA i to jest modyfikacja do GTA, że te postacie tam chodzą, że to są skiny tylko nałożone. Zobaczcie jak idzie, kobieta kot jak idzie, kurwa, jak ona w ogóle tu ma, jak ona ma zanimowane kroki, no kurwa mać, zobaczcie to. Idzie tak, jak ma iść. To niezła walka. Znaczy, ta walka w Batmanie tutaj to też jest sporna rzecz, bo ta walka w Batmanie była przez wielu uważana, że dosłownie wystarczy klikać chyba dwa przyciski czy jeden na zmianę, nie? Ale można było przewalczyć, tak wiecie, cała walka i on te... Ciągłość tych ataków była. Widać było jakby tą ciągłość. Z jednego do drugiego podskakiwałeś. I co? To jest mroczne! To jaskinia jakieś, gówno, tu nic nie widać w ogóle. Tu nic nie ma, no ja nawet nie widzę tu tekstur, bo mnie mgła mi przysłania. To jest mroczne.
No tak, tu czuję. Tu kurde, aż czuję zapach stęchlizny. Tutaj jest drugie jeszcze. Te gry dzieli 9 lat. No to jest ten Suicide Squad z tego roku, nie? Z 2024. No dobra, a to jest który? A to jest... A, Batman z 2015 roku. No ale tu nie ma co porównywać, no przecież to ten screen wystarczy i tyle, no. To jest... No to jest Batmana to. A to jest Suicide Squad, nie? Ale wiecie, to nawet ten chód, chodzi o to, on jest taki erotyczny, on jest taki sensualny, bo taki kurde, te postacie były, nie? Że jak postać była zła, ale była kobieca, to ona tą kobiecość pokazywała i to w filmach było i to było w komiksach, że no kurde, były zmysłowe te baby, te żeńskie postacie, nie? Były takie właśnie, że nie? Takie kurde. A tu jest taka pozbawiona tego seksapilu. No wiem, no tak. Na tym polega ta właśnie, że ona jest taka psychopatyczna, ale zarazem, no że no jest taka kobieca też i to też jest takie pociągające, że ona jest, wiesz, że jest popieprzona, ale też kurde, to jarać może kogoś właśnie, nie? A tu jest taka, ja bym to nazwał, to się bezpłciowa mówi, czyli no taka neutralna, nie? Taka, no jest se postacią taką i tyle. O kurwa, ale to dobrze, to dobre jest. Te latanie chyba dobre było, mi się wydaje, że ludzie lubili to chyba, co? Bo nie grałem w tą grę, ale no wygląda jakby coś, co się mogło podobać. No to ja takie The Division na low, nie? No kurde, przecież to wygląda jak mapa do Overwatcha. Taka proste ściany. Ja nie no, to jest... To jest już piękne. Spadnij jeszcze do dziury. Jeden atak jest, jeden atak. Znaczy ja wiem, że on... Słuchajcie, bo teraz tak, ktoś powie, no dobra, bo on klika jeden przycisk. No tak, ale ten Batman, który tu bił, też chyba, niech mi ktoś powie, też ten Batman tutaj jeden przycisk naciska, tylko on ma różne kombinacje, gra, losowo te kombinacje wybiera tych animacji, tak? No, żeby było urozmaicenie, albo dwa przyciski mówicie, dobra. No i bardzo dobrze! I tu, słuchajcie, w Batmanie były dwa przyciski, tu jest jeden! Żeby ułatwić grę, żeby... Słuchajcie, teraz się chwali to, że gry mają tak zwaną przystępność, dostępność większą. Czyli dla ludzi, którzy na przykład, nie wiem, mają jedno oko, albo niedowidzą, albo niedosłyszą. Wiecie, żeby dać im możliwości. Czyli tutaj na przykład, żeby nie utrudniać, a ten prosić, to jest jeden przycisk. Dodali jeden przycisk i... Każdy może zagrać w tą grę. Nie no, widzę, że tam jest RT, to jest... Ja pierdzielę, no teraz zobaczcie se to, no przecież ta walka to jest niesamowita tutaj. No patrzcie, co tu się dzieje.
ona robi, no tak z 5 animacji różnych już zauważyłem, a no nawet więcej już, 10 chyba. Dobra, moi drodzy, ja wam powiem tyle. Tu nie ma co się znęcać nad tą grą. Po prostu po raz kolejny trzeba by było powiedzieć najbardziej boomerskie słowo, typu kiedyś to było, kiedyś to były gry, teraz już nie ma gier. I znowu powiedzą, Bankol, ty jesteś boomer i no byś w stare gry grał, i byś hejtował wszystkie nowe. A Suicide to wyszło... Co? Tak się ludziom podoba ta gra? 314 zł. No dobra, ale te screeny jak tu są, to przecież tak, oni tak nie wyglądają w grze. Znaczy chyba, że na cutscenkach wyglądają tak dobrze. To nie jest dobra gra, ale tragiczna też nie. Jednak w tej cenie trudno ją polecić. Leniwy design, w którym przez 90% czasu robisz to samo, zbierając mało interesujący lód. Not bad at all. To jest najlepsza recenzja. Czyli to jest bardzo średnia gra. Jeśli ludzie mówią, że ona nie jest bardzo zła, ani nie jest dobra. Czyli 5 na 10. Przeciętniak za 320 zł. Okej. Okay. Podobno usuwają negatywne komentarze, tak? Seems to be deleting reviews, at least that's what I'm hearing. It's very odd that when you go and you go to the Steam page and you go to Suicide Squad Kill the Justice League, all reviews, 2,866 of them, are very positive. That's interesting. This must be a great game. Nie no, właśnie mnie to bardzo zastanowiło, przecież ta, po czymś takim, ja wiem jakie jest nastawienie ludzi i ja myślę, że za 320 zł nie byłoby 85% pozytywnych recenzji. I max to tak myślę, że mieszane, coś takiego. Co jest ciekawe, bardzo mało jest tych recenzji. Ta gra wyszła na konsole też, tak? Czy na innych platformach, że jest tylko 3000 recenzji. Ona, ludzie ją bardziej na konsolach kupują, czy jak? Ona na czym wyszła? Na konsolach też, nie? Zapytaj kogokolwiek, kto wystawiał grę na Steam, czy może usunąć recenzję. No właśnie, chyba nie można, no. No właśnie, to jest dziwne, bo nie można usuwać recenzji, więc jak to jest możliwe? Znaczy, recenzje można usuwać, jeżeli... Można je zgłaszać do Steama i Steam je może usunąć, jeżeli na przykład są obraźliwe. Nie wiem, ktoś tam ci obraża matkę, nie? No recenzja 2-3, okropna. Gry online wdała. Gracze bronią Suicide Squad, bardzo dobre recenzje na Steam przy niezłej aktywności. Dobra, w p***ie mam tą grę. Serio. Nie wierzę w to, że ona ma 85... Nie ma opcji, rozumiecie? Nie ma takiej opcji. Uważam, że nie ma takiej opcji, żeby miała 85% pozytywnych recenzji. Nie ma. To jest niemożliwe. Coś tu się wydarzyło, nie wiem co. Dobra, pokaż jak wygląda stosunek negatywnych. Wszystkie, tylko negatywne. They are shadow banning, deleting negative reviews. No ale to sobie tak każdy może napisać. Świetna fabuła, bardzo ładna grafika, dobrze napisane postacie. Czuć tu klimat serii Arkham, ale wszystko to psuje naprawdę biedna zawartość samej gry. Czekaj, co? Bardzo ładna grafika, dobrze napisane postacie i czuć tu klimat serii Arkham. Czuć było f*** klimat. Fabuła główna, 10 godzin, nudne, powtarzalne misje poboczne, które są utrudniane przez wykonywanie ich w konkretny sposób. Ale widzicie, to też jest kwestia, kto jak traktuje gry, jak kto patrzy na grę, przez jakie okulary. Bonkol, ty oglądałeś 2-minutowy filmik, a koleś napisał komenta po 14 godzinach gry. No ale to poczekaj, to jak ja na przykład... Nie wiem, zjem raz hamburgera w McDonaldzie. Mogę o nim mniej powiedzieć niż gość, który je od 10 lat? Nie rozumiem teraz, czekaj. Widzieliśmy przed chwilą, jak ta gra wygląda. Jeszcze pytałem was wielokrotnie, czy to jest na low ustawione. Nie, no dobra, ja wam... Ja nie wiem, no to nie jest gra dla mnie. Ja tam i tak mam to w dupie. To jest poza całkowicie moimi zainteresowaniami. Kojarzę te postacie, że one istnieją. Na przykład, o, ja wam powiem. Tego rekina to ja pierwszy raz w życiu widziałem. Nie wiedziałem w ogóle, że taka postać istnieje w świecie superbohaterów. Jakiś rekin. Albo ten w tej czapce takiej. Bo ja nie oglądam żadnych... Legionów Samobójców, ani tych żadnych komiksów. Ja wiem, że jest Batman, wiem, że jest Kopieta Kot, wiem, że jest Superman, Spiderman. To nie są moje zainteresowania, no. Ale też patrzyłem teraz właśnie tym... Właśnie, ja uważam, że przez to, że totalnie nie czaję i nie śledzę, to jestem w stanie troszkę bardziej obiektywnie spojrzeć na tą grę, jako grę. Czyli na przykład, czy ta gra mi się... Czy jest wizualnie okej, czy jest ciekawa na pierwszy rzut oka, że jak te animacje są wykonywane, a nie patrzę przez... O Boże, bo tam jest moja ulubiona postać, Harley Quinn, o, moja ulubiona. A jeszcze pamiętam, jak byłem na Pyrkonie 5 lat temu, jak wtedy z dziewczyną i
ta dziewczyna moja ówczesna się przebrała za Harley, zrobiła cosplay. O, to jest super ta gra jest, bo lubię Harley Quinn. Na przykład, bo ludzie tak oceniają często. Nie wszyscy, ale niektórzy tak oceniają nostalgicznie, bo uwielbiają tą postać i ta gra od razu ma ocenę wyżej.